dzisiaj reprezentują, senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry posłowi, dzień dobry państwu. I pan poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam pana senatora. Dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie do pana senatora Kazimierza Klejny. Chciałem zapytać, jak pan słyszy te zapowiedzi Donalda Tuska, no to są zapowiedzi na spotkaniach przedwyborczych, między innymi dotyczące, takie zobowiązanie dotyczące aborcji, wprowadzenia aborcji do 12 tygodnia, no na żądanie właściwie, no bo tak to należałoby nazwać, czy związków partnerskich osób tej samej płci. To chciałem zapytać, czy pan po pierwsze popiera tego typu postulaty, realizację tego typu postulatów, czy pan się w Platformie jeszcze odnajduje? Ja się odnajduję doskonale w Platformie Obywatelskiej. Jestem w niej od początku. Byłem przy jej narodzinach i jestem także teraz, także w czasach, gdy rządziła. Więc oczywiście. Ale z tymi postulatami? Dobrze się czuję. Proszę. Z tymi lewicowymi światopoglądowo postulatami? Panie redaktorze, w Platformie nie ma lewicowych światopoglądowo postulatów. Jak to? W Platformie w kwestii aborcji jest, nie ma zdecydowanej jednoznacznego stanowiska. Ja na przykład jestem bardzo przywiązany i bardzo wielu moich koleżanek i kolegów do tego kompromisu, który był efektem działania polityków w 1993 roku i uważamy, że to było najlepsze rozwiązanie. Oczywiście było krytykowane przez każdą ze stron sporu politycznego, ale przez wiele lat dobrze służyło Polsce, służyło rodzinie, służyło dzieciom. Czyli panie senatorze, uporządkujmy dla pana wyborców. Jeżeli Donald Tusk mówi, że Platforma Obywatelska na 100%, jak przejmie władzę, wprowadzi aborcję do 12 tygodnia ciąży, to można być pewnym, że pan senator będzie głosował przeciw. Panie redaktorze, pan Donald Tusk nie mówi, że na 100% wprowadzi do 12 tygodnia. Mówi tylko o dyskusji, która trwa także tak jak w całej Polsce wewnątrz Platformy. I widzimy, że to, co zostało zniszczone, ten kompromis przez Trybunał, czy tak zwany Trybunał Konstytucyjny, doprowadziło do sytuacji takiej, że dzisiaj ta sprawa, która nie powinna być przedmiotem takiej wielkiej debaty politycznej tego sporu, stała się niestety ponownie tym sporem, nie za naszą sprawą. Panie senatorze, ale proste pytanie. Panie senatorze, czy jeżeli będzie, jak Platforma przejmie władzę, Donald Tusk przygotuje projekt ustawy aborcja do 12 tygodnia na żądanie, senator Klejna będzie za czy przeciw? Czy wstrzyma się? Więc jeszcze raz chcę z całą mocą panu powiedzieć, bo nie tak dawno, rok temu chyba, było przygotowane stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie właśnie kwestii związanych z aborcją i ono jest wyraźnie mówiące, co jest naszym celem, czyli ochrona życia w pierwszej kolejności. Natomiast oczywiście, że dopuszczanie aborcji w wyjątkowych, trudnych sytuacjach jest możliwe. Czyli na życzenie. Jak będzie miała kształt ta ustawa, to zależy od wielu czynników. Dzisiaj to, co jest najważniejsze, to związuje nas Konstytucja i tęsknota za tym rozwiązaniem. No to konstytucja, która akurat mówi o ochronie życia od poczęcia. Ale panie senatorze, bo ja chciałbym, żeby nasi słuchacze mieli od pana... Mówię prosto, jasno i pan się pyta o mój pogląd. Tak, ja się pytam, czy pan, jeżeli będzie aborcja do 12 tygodnia z powodów społecznych, pan zagłosuje za, przeciw, czy się wstrzyma? Panie redaktorze, cieszę się, że pan już widzi Platformę jako rządzącą partię. Ja dokładnie tak samo uważam jak pan, że Platforma będzie rządziła najdalej. A odpowiedź? Za rok. I po prostu będziemy dobrze stanowili prawo także w tej kwestii dotyczącej tak delikatnych i wrażliwych. A odpowiedź tematów, na moje pytanie? Jeszcze raz panu mówię. Cieszę się z pana deklaracji, że pan mówi, że będziemy rządzili. Potwierdzam to. I będziemy tworzyli prawo takie, które będzie dyskutowane. Nawet ta kwestia, panie redaktorze, jak ja mówiłem o swoich poglądach dotyczących aborcji, a więc mówią co o tym, że jestem przywiązany do kompromisu 1993 roku. Tak samo uważam, że teraz to w Sejmie, co się wydarzyło, że Sejm odrzucił ten wniosek obywatelski dotyczący kwestii aborcji. Ja się z wieloma zapisami tej propozycji absolutnie nie zgadzałem, ale to PiS mówił, że wszystkie projekty obywatelskie będą poddane debacie sejmowej. Nie poddano tego, odrzucono tego od razu, więc myślę, że to PiS także zlekceważył to, że obywatele mający takie poglądy, jak były zawarte w tym
rozstrzygnięciu tej propozycji. Jak mówię, ja ich nie akceptuję w większości wypadków, które tam były, ale nie zgadzam się z taką zasadą, że po prostu nie pozwala się dyskutować. Nie akceptuje. W końcu pan senator to powiedział, czyli pan nie akceptuje tego kierunku przynajmniej w kwestii aborcji, który kreśli Donald Tusk. Pytanie do pana posła Krzysztofa Lipca z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj pan senator mówi, że obiecywaliście, że projektów obywatelskich nie będziecie wyrzucali do kosza przed tym, aż jednak trafią chociażby do drugiego czytania. Dlaczego stało się tak w tym wypadku? Więc po pierwsze, debata na temat tego skandalicznego projektu ustawy się odbyła. Było pierwsze czytanie, bardzo burzliwa dyskusja. To, że ten projekt został odrzucony wbrew wcześniejszym zapowiedziom, pomimo tego, że mu przysługuje ten status inicjatywy obywatelskiej, to jednak z obywatelstwem to nie ma nic wspólnego. Tego typu projekt ustawy, który przewidywał prawo do aborcji, którego zakazuje polska konstytucja, jest rzeczą nie do zaakceptowania i szkoda temu poświęcać czasu. Do pana redaktora też jest prośba, niech pan redaktor nie łamie kołem pana senatora, bo pan senator jest w dużym kłopocie, bo ja znam pana senatora jako polityka przywiązanego do konserwatywnych wartości i dzisiaj został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo Donald Tusk, jego przywódca, poczynił wielki rozjazd od tego, co kiedyś Platforma Obywatelska głosiła, a od tego, co czyni dzisiaj. Dzisiaj Platforma Obywatelska konkuruje z lewackimi środowiskami. W sumie to tak naprawdę o niewielki elektorat i ja nie wiem, czy warto akurat, żeby Platforma Obywatelska w taką pozycję na scenie politycznej prezentowała. Panie pośle, ale to żeby to też, to pytanie też dla pana. Polska konstytucja wyraźnie mówi, że daje ochronę od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy się powoływać również na inne akta prawne, w tym międzynarodowe. I to, co zaprezentowali wnioskodawcy tej inicjatywy obywatelskiej, jest po prostu, jest to inicjatywa sprzeczna z prawem. Panie pośle, ale to pytanie jeszcze do pana, bo w kontekście, jak jesteśmy jeszcze przy sprawach światopoglądowych, chociaż nie wiem, czy do tego dotyczyła wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że Donald Tusk chce w kampanię wyborczą zamienić na wojnę domową. Czy dlaczego takie zapowiedzi? Bo przecież kampania może być stonowana, merytoryczna. Czy to nie jest tak, że to Jarosław Kaczyński teraz dolewa oliwy do ognia? Nie, no ale przecież wiemy o tym, że Platforma Obywatelska nie ma żadnego programu. Rok przed wyborami, ja przypomnę czasy wcześniejsze, Prawo i Sprawiedliwość miało ofertę dla Polaków, miało ofertę dla wyborców, a jedyną ofertą Platformy Obywatelskiej, czego Donald Tusk nie ukrywa, to jest walka z Prawem i Sprawiedliwością. To on wyraźnie powiedział, że najlepszym programem Platformy Obywatelskiej to jest program anty-PiS i pokazał tutaj kilka haseł, oczywiście nie mających żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. I mam takie przekonanie co do tego, że jeśli w kampanii wyborczej, no, która zbliża się już powolutku, będzie taka jałowa dyskusja, to ona do niczego dobrego nie doprowadzi. Polacy znowu będą postawieni w trudnej sytuacji, że tak naprawdę staną przed dylematem poparcia jedynego programu, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje w przestrzeni publicznej. To jest program polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który cały czas doskonalimy, jeżdżąc po Polsce, konsultując wiele spraw, wsłuchując się w głos Polaków, bo nasze programy polityczne tak są właśnie konstruowane, że wsłuchujemy się Ad vocem pana senatora Kazimierza Klejny, który uśmiechał się w trakcie wypowiedzi posła Lipca. Rozumiem, że w sprawie tego, że Platforma nie ma programu. No oczywiście, że tutaj pan poseł Lipiec bardzo się myli w tej kwestii. Wczoraj miałem okazję posłuchać transmisji, zresztą w państwa radio natychmiast, jak tylko zaczyna przemawiać Jarosław Kaczyński, robi się przerwę w programie i puszcza się jego wypowiedź i całą dyskusję, jaka się odbywa. Więc wczoraj, słuchając Radia Polskiego, Radia 24, słuchałem także... Skoro Jarosław Kaczyński w tych wystąpieniach mówi o programie i o projektach ustaw, które mogą być realizowane, to warto chyba to komentować. Panie redaktorze, nie słyszałem, abyście przerywali program, gdy Donald Tusk, a on przecież ogromną ilość spotkań odbywa, żebyście przerywali program, ponieważ pan przewodniczący Donald Tusk występuje w radio, ale zostawmy Cytujemy i też się odnosimy. Mhm.
cytujecie, to prawda i komentujecie i od razu tylko w sposób taki. Natomiast tutaj jest transmisja non-stop wypowiedzi całych pana przewodniczącego. Ale pan się chciał odnieść do programu. Ale słuchałem. Słuchałem właśnie tego wystąpienia w dniu wczorajszym i po prostu to wystąpienie miało mówić także o programie Prawa i Sprawiedliwości. Więc sam pan prezes Kaczyński no mówił, że programu nie ma. Na przykład była kwestia służby zdrowia. Jakikolwiek brak programu, pan prezes Kaczyński mówił, chcieliśmy upaństwowić wszystkie szpitale, ale żeby opuść środowiska, to odstąpiliśmy od tego. Chcieliśmy zmienić szkołę, odstąpiliśmy od tego. Szkołę zresztą zmieniono. Więc po prostu na żadne pytanie, dane na spotkaniu z swoimi sympatykami tylko, brakowało jakiejkolwiek odpowiedzi i dyskusji. Natomiast jedyne, co powiedział, to powiedział, że Mejza u nich by nigdy nie rządził, myśląc, myląc Mejzę z panem prezydentem Inowrocławia Brejzą i ciągle jakby do tego nawracał, nie poprawiając się w ogóle, więc po prostu widać, że... No to nie mówmy o przejęzyczeniach, to pan poseł Lipiec, no, bo w takim razie... Tylko, że na to przejęzyczenie nikt nie zwrócił uwagi i wszyscy oczywiście temu klaskali, zachwyceni wszystkim, co tylko było można. Przejęzyczenia zdarzają się wszystkim. Panie pośle, w takim razie pytanie do pana posła Lipca. No, tutaj poważny zarzut, jeżeli chodzi o sprawy polityki zdrowotnej, że brak programu reformy polskiej służby zdrowia, szpitalnictwa. Czy pan na ten argument odpowie? Nie, no odpowiedź na tę kwestię, która tak naprawdę nie ma żadnego związku z prawdą, jest jeden poziom nakładów finansowych na służbę zdrowia. W 2015 roku to było 70 miliardów złotych. Na koniec 2021 roku to kwota 120 miliardów złotych. Wzrost tak znaczący, prawie że drugie tyle nakładów na służbę zdrowia, no jest wyraźnym podkreśleniem tego, że rzeczywiście priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości była służba zdrowia. Ja już nie mówię tutaj o wielu programach zdrowotnych, profilaktycznych, które Ministerstwo Zdrowia wspierało. Nie mówię już tutaj o wsparciu dla szpitali, o środkach covidowych, które były rozdysponowywane w trakcie walki z pandemią. Mam takie przekonanie, że pan senator nie ma jednak tutaj dobrej orientacji, jak ta sytuacja wygląda. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie chociażby decyzje związane z Polskim Ładem dla samorządów, to muszę powiedzieć, że wiele samorządów wnioskowało do Polskiego Ładu o to, aby można było czynić nowe inwestycje w służbie zdrowia. No, żeby nie być gołosłownym, ja powiem, jak to jest w moim okręgu wyborczym. Województwo świętokrzyskie jako jednostka samorządu terytorialnego pozyskało kwotę 60 milionów złotych na budowę bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. I takich wniosków było bardzo dużo. Tak więc sytuacja w służbie zdrowia do łatwych nie należy. Ta trudność w służbie zdrowia jest spowodowana z tym, że dzisiaj odrabiamy straty i poprawiamy to wszystko, co złego poczyniła Platforma Obywatelska. A więc to jest tak. Przede wszystkim odpływ lekarzy na zachód. Donald Tusk patrzył na to wszystko lekką ręką i widział, jak lekarze uciekają i nic w tym kierunku nie zrobił, aby ich w Polsce zatrzymać. A kolejna rzecz to kształcenie lekarzy na uczelniach medycznych. Zostały obcięte limity, kształcenie w sensie liczebności absolwentów akademii medycznych znacznie się obniżyła. My to również naprawiamy, zwiększając limity przyjęć na studia medyczne. Kształcenie lekarzy jest procesem długotrwałym. Dzisiaj największym właśnie problemem służby zdrowia to jest brak lekarzy. I mam takie przekonanie, że niebawem dojdziemy do właściwego poziomu. Już nie mówię o inwestowaniu, jeśli chodzi o środki finansowe, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o poziom i wzrost pracowników służby zdrowia, nie tylko lekarzy, ale również i pracowników medycznych. Panowie, chcę w takim razie... że to dopiero zarządu Proszę Prawa pana, i Sprawiedliwości jedno słowo, panie zostały redaktorze. Wyregulowane senator... kwestie płacowe dla służby. To pan senator, krótko rozumiem, odpowie, pan senator Klejna i potem inny temat jeszcze. Panie redaktorze, dzisiaj wyraźnie widać, że największym problemem w Polsce to jest kwestia inflacji ogromnej, największej, jaka była od wielu, wielu lat. W dużej mierze zawiniony przez rząd. Spycha się kwestie na wojnę, ale tylko część tej inflacji jest spowodowana wojną na Ukrainie. I druga sprawa.
ogromna drożyzna. Zawinionej przez rząd, dlaczego? Problem, w którym sobie panie senatorze, ale dlaczego zawinionej przez rząd, pan powiedział? Po prostu poprzez bałagan w finansach publicznych, poprzez emisję obligacji, na które nie było pokrycie w dochodach, doprowadzono do tego, że duża część budżetu państwa została wyprowadzona poza budżet. Poza ale panie, budżet. Nie, pan, ale panie senatorze, zaraz. Nie, ale momencik, panie senatorze, obligacje. Nie, panie senatorze, bo tutaj ja pewnej rzeczy nie rozumiem. Obligacje się emituje po to, właśnie kiedy są potrzeby, wyższe potrzeby państwa, na przykład po to, żeby zadłużyć się u własnych obywateli. Tak czyni chociażby Japonia i jest to sztandarowy, dobry model ekonomiczny. Panie redaktorze, porównywanie Polski i Japonii w tej sprawie jest po prostu nieuprawnione. Modelu... Nie, jest uprawnione, bo to jest model chcę ekonomiczny. Chcę panu redaktorowi powiedzieć to, że przecież myśmy mieli ogromną inflację już, największą w Europie, zanim wybuchła wojna między Rosją a to Ukrainą. To fakt, tak, była rosnąca, ale nie może pan za to widzieć emisji obligacji, bo to jest akurat nieuprawnione. Między innymi jeden z najpoważniejszych powodów to jest wyprowadzenie ogromnych środków poza budżet państwa, poza wszelką kontrolę. Nawet Najwyższa Izba Kontroli nie ma dostępu do tej informacji, ile i jakie środki zostały wyemitowane właśnie w formie obligacji. I to jest jeden z poważnych problemów, poważnych powodów, dlaczego doszło do takiego rozmontowania systemu finansów publicznych. W tej chwili Sejm uchwalił ustawę o likwidacji tak zwanej reguły wydatkowej, która była skonstruowana po to, żeby trzymać w ryzach finanse publiczne i żeby chronić obywateli przed drożyzną, przed inflacją i niszczeniem pieniądza. Teraz na ostatnim posiedzeniu Sejm tę właśnie regułę de facto w praktyce zdemontował kompletnie. Więc wydaje się, że ona nie będzie już obowiązywała ministra finansów w przygotowaniu ustawy budżetowej. To teraz poseł Lipiec w takim razie, bo to jest pan senator... Dobrze, panie senatorze, miała być krótka odpowiedź. W takim razie tutaj znowu poważne zarzuty, kwestia reguły wydatkowej, ale także kwestia tego, że rząd wyemitował, jak rozumiem pana senatora, nieco poza kontrolą dużą liczbę obligacji. Nie, nieco, tylko wprost poza kontrolą. Wprost poza kontrolą. Nie, ja to się dziwię panu senatorowi, bo pan senator bardzo często przecież w Senacie odpowiada za sprawy finansów publicznych w kontekście opiniowania projektów ustaw i dziwię się, że takiemu podejściu, ale ja odpowiem tak. Z pewnością jeszcze tak nie było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby Unia Europejska wprowadziła procedurę nadmiernego zadłużenia wobec Polski, tak jak to miało miejsce dwukrotnie za rządów Platformy Obywatelskiej, czyli stan finansów publicznych polskiego państwa jest znacznie w lepszej kondycji niż za rządów Platformy Obywatelskiej. My po was naprawialiśmy kwestie funkcjonowania finansów publicznych. I pan senator doskonale o tym wie, że poprawiła się kondycja polskiego budżetu. Dzisiaj nie mówimy o cięciach budżetowych, tak jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej. Przywracamy pewien ład w funkcjonowaniu właśnie finansów publicznych. Zniknęły karuzele VAT-owskie, została wprowadzona regulacja dotycząca tak zwanej zbrodni VAT-owskiej. Dzisiaj dochody do budżetu państwa są na znacznie wyższym poziomie. I nieprawdą jest, panie senatorze, to co pan mówi, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma wpływu i nie ma możliwości kontrolowania tych środków finansowych, publicznych środków finansowych, które są poza budżetem państwa, bo ma takie uprawnienie. Najwyższa Izba Kontroli jest organem, który kontroluje nie tylko rządową administrację, ale również inne państwowe instytucje, które są poza wpływami i kontrolą polskiego rządu. Tak więc proszę tak nie mówić. Natomiast ten mechanizm w jakimś sensie jest mechanizmem też słusznym. Chcąc przeprowadzić wiele inwestycji w polskiej gospodarce, to może wartało tak poczynić, aby między innymi przed tą procedurą dotyczącą nadmiernego zadłużenia określoną konstytucyjnie, która odnosi się do budżetu przede wszystkim, żeby od takich ograniczeń uciekać. Dzisiaj w moim przekonaniu jest to tak, że Polska rozwija się w dobrym tempie. Stan finansów publicznych jest, że tak powiem, w poprawnej kondycji. Dzisiaj nie mówimy, tak jak to wasz minister finansów mówił,
pieniędzy nie ma i nie będzie. Wprowadziliśmy wiele rozsądnych programów w ramach polityki społecznej. W trudnych sytuacjach Polaków, tak jak dzisiaj walczymy z inflacją, wspomagamy polskie rodziny. Jest wiele programów antyinflacyjnych, tarcza antypuszczowska. No nie ma ani jednego ostatnio programu antyinflacyjnego. Węglowy, który został wprowadzony i można tych przykładów pokazywać dużo i nie narzekamy, że w budżecie państwa nie ma może pan, panie senatorze, musimy kończyć, nie może pan, panie senatorze, mówić, że nie ma ani jednego programu antyinflacyjnego, bo są obniżki podatków, które do tego przecież to są elementem tarczy antyinflacyjnej, pan o tym dobrze wie. Bardzo krótko, 10 sekund. Nie ma programu antyinflacyjnego. Co a obniżki podatków? Te wszystkie działania, które podejmuje w tej chwili, VAT-u? Proponuje rząd, one przyczyniają się do wzrostu. Obniżka VAT-u, tak pan uważa. To jest oryginalny pogląd. Bardzo dziękuję. No w takim razie. Tak samo, jak i wasze postulaty roszczeniowe, których żeście nigdy to były polityczne dwie strony. Jak państwo słyszą, będzie burzliwa kampania zapewne i o to sprawach ekonomicznych będzie mowa. Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?